Zadanie trzynaste, z ciągów, e, pamiętaj ławce w górę i subskrypcji kanału, a jeżeli masz ochotę, to zajrzyj na nasze media społecznościowe albo na stronę korki-myślik-online.pl. Ciąg arytmetyczny jest określony dla każdej liczby naturalnej n większej równej 1. W tym ciągu a2 jest równe 4 oraz a3 jest równe 9. Do końca nie i tak dalej, szósty wyraz ciągu an jest równy. No, i teraz to zadanie możesz wykonać, bazując na wzorze z karty wzorów, czyli policzyć sobie wyraz pierwszy i później ten wyraz szósty, już liczyć na podstawie, właśnie podstawień do wzoru. Ale ja zachęcam Cię do tego, żeby po prostu te ciągi rozumieć, bo wtedy czasami, często, obejdziesz się w ogóle bez, bez tych wzorów. No bo ciąg arytmetyczny to taki ciąg, gdzie kolejne wyrazy powstają poprzez dodanie różnicy. Tak, czyli na przykład do pierwszego wyrazu musimy dodać jakieś r i powstanie wyraz drugi. Żeby powstał mi wyraz trzeci, to ja muszę dodać kolejną rkę. Czyli zobacz, jeżeli chcę z wyrazu pierwszego przejść do trzeciego, to muszę dodać dwie rki i tak dalej i tak dalej. A co ja mam tutaj powiedziane? Powiedziane jest, że ciąg jest arytmetyczny, to tak już wiadomo. Ale jeszcze, że A2 jest 4 i A3 jest 9. Czyli ja mam dwa wyrazy obok siebie, czyli mogę tą różnicę po prostu sobie policzyć. Więc wyraz trzeci powstał mi poprzez dodanie różnicy do wyrazu drugiego. Czyli jak teraz sobie podstawię te dane, które mam. To wyraz trzeci jest równy 9, wyraz drugi jest równy 4 i plus r. No to żeby r policzyć, muszę odjąć po prostu czwórkę, więc 5 to będzie moja różnica. Ta informacja, że n jest tam większe, równe 1, jest tylko po to, żeby no, pokazać, że to jest ciąg, no bo to jest takie logiczne, tak? Nie może być numer wyrazu ciągu ujemny, bo to jest numer jakby w kolejce. Mamy ciąg i te wyrazy są poukładane po kolei, czyli nie może być yy, osoba, czy tam <grych> liczba yy, na minus pierwszej pozycji, prawda? Tak jak w kolejce do sklepu na przykład. Pierwsza osoba, druga, trzecia i tak, i tak, i tak dalej. Yy, no dobra, no ale my teraz chcemy policzyć sobie wyraz szósty. Wyraz szósty, a mamy wyraz trzeci i wyraz drugi. No, i tak jak mówiłam, możesz sobie policzyć wyraz pierwszy i dodać do tego tam pięć różnic, ale możesz też pomyśleć, ile różnic trzeba dodać do wyrazu trzeciego. No to ile by trzeba było dodać? No to byśmy mieli czwarty, piąty i szósty. Czyli raz, dwa, trzy. Możesz to też policzyć po prostu odejmując 6 minus 3. I wyjdzie ci, że tych różnic ma być 3. Tak tutaj. Od tego do tego. Od tego do tego przeskakujemy trzy różnice. Pierwsza, druga, trzecia. E, czyli mamy 3 razy r. No i podstawiamy dane. A6 to jest A3, czyli 9. Dodać 3 różnice, a różnica to 5. Czyli A6 to jest 9. Dodać 15, czyli a6 to jest 24, i to będzie odpowiedź a.